jakoś mnie do dupy widać, dzień dobry. Tak sobie pomyślałem wczoraj wieczorem, a był piątek, że jest sobota, co będę marnował czas o 3 w nocy, skoro mogę sobie wstać, póki rzeźko i na dupca deszczem chyba wstaję w Polsce i przejadę się do pana Abdullaha, który mówi: Krzysztof, gdzieś mi tam ostatnio wysłał, że szukasz białej, fajnej super B dla jednej kobity. A zlecił mężu, mówi Abdullah. A zlecił. I co, mówi Abdullah, tam wyhagmęciłeś? Okazało się, że Abdullaszek coś tam przytargał wczoraj na lawetce, kupił pięknie i dostojnie. Widzu zlecił mi zakup dla małżonki swojej nowej superby, takiej 15 roczek. Skrzynka obojętna, jak się okazuje. A ktoś mi tu dzwoni? 4849, chwileczkę, czy to pan Abdullah? Polska, później oddzwonię. Abdullaha odbieram, bo może już czekać pod bramką. I że jest sobota, po raz pierwszy od 2 lat, od 3 nawet, przyjechałem w sobotę do panów szanownych, ale niestety pogoda nie sprzyja. Natomiast przesłałem wczoraj widzowi zdjęcia i przymusem mocnym w tym samochodzie była kamera cofania, bo żona chciała akurat mieć. Natomiast to auto ma takie wyposażenie, kamery na 90% nie ma, bo Abdullah do mnie dzwonił wczoraj wieczorem z domu i mówi: kurde, przywiozłem świeżo kilka samochodów i nie jestem pewien, nie chcę kłamać, czy to auto ma kamerę. Natomiast Krzysztof, wyposażenie tam jest obfite, łącznie z LEDami i ksenonem skręcającym w prawo oraz w lewo, elektryczne szyby z przodu i z tyłu, sam parkuje. Proszę państwa, klapa z guzika, szkło na dachu. Tego się widzu nie spodziewał. Przedstawiłem sytuację widzowi, widzu przedstawił małżonce. Małżonka mówi: a skoro to szkło tam na tym dachu jest takie szklane, to może by z tej kamery się obyło, jeśli reszta podzespołów gra. I zapierniczam ci ja, wory pod oczami, niczym rumuński konkwistador. Cisnę. Przejechałem już kawał świata. Zostało mi jeszcze ze 40 minut. I dlatego wam mówię, co się będzie działo w sobotę, a pogoda nie jest w ogóle łaskawa. Zobaczymy, co pan tam Abdullah ma na miejscu. Mówię mu: Abdullaszku, zatrzymaj mi to auto do środy. Krzysztof, to jest białe auto z wypasem maksymalnym, ile wlezie. I do środy to... Ale znamy się. No tak, ale ja sprzedam go już w sobotę, może w poniedziałek. I do środy jeszcze 3 auta inne kupię za to auto. No w sumie racja, Abdullaszek. Dlatego widzę, mój panie Zalec, jedź pan, zdziałaj pan coś, matko, jak się nie wyspałem. Ha, przepraszam. Zobaczymy, co tam się dzieje w sobotę. Może jak przestanie padać, tylko będzie siąpiło, założę kapotę jakąś moją, proszę państwa, jakąkolwiek i przejdę, nagram, zobaczymy, ile placy jest czynnych, a ile nieczynnych w sobotę. Wydrzyżystą pogodę. Oczekujcie relacji niebawem, gdyż będę ją osobiście relacjonował okiem kamery. Cześć. Oddzwaniam teraz do tego telefonu, co mi dzwoni. Pozdrówki, stare krówki. Ładne auto. Jestem, skoro świt. Oponka fajna. Tarcza jest. Klocek nowy. Kurde. Patrzcie, co się dzieje. Upsasa do lasa. Start, stop. I co? Hula kras. Paliwka, ile dali. Patrzcie, co pan Roman wyhacza. I dlatego tak się tu zapierdzielałem, żeby nam tego chłopaki nie zapierdzielili. I nie ma kamery niestety, ale jest park pilot. Nagrywamy sobie pana Abdullaha. Jako że znam, to wiem, że to jest zagranie. Takie granie. Piękne granie, proszę ja was. Serwisy oglądamy. Serwisów to jest 0,5 tony. Jak zwykle. Książek to samo. Wszystko Skoda. Sprzęgiełko klasa.
parking, okej. Okay. Już tam nie urwało coś, kurde. Czy ma czujnik martwego? Chwila. Skarbcie zachwycona, jeśli jej spodoba to auto, bo ma czujnik martwego. Czy ma asystenta pasa ruchu? Natomiast ma klapę z guzika. Asystent pasa nie wiem, czy jest. Ale czujnik martwego był drugim priorytetem. Ok, dzwonimy, wysyłamy, mówimy, jak się ma sytuacja. Tutaj zamknijmy sobie tą klapę. Siedzonko grzane. Ładne auto. Dzwonię, piszę. Tam będzie krótkie nagrywanie, bo pan sprzedawca mówi, że jest ten ranek i się mu trochę spieszy do domu. A ja sobie to pomacam. Tu jest drobna ryska na prawym narożniku, czy to jest listek, raczej ryska, ale to jest, wiecie, drobiazg. Pociskam. Wycieraczka zbiera wszystko równo. Jak mówi polskie przysłowie, iść prosto i równo, aż wlezisz na, wiadomo, grunt to panu nie porysować. A pokazywał mi na WhatsAppie teraz sprzedawca, słuchaj Krzysztof, ale na 530 paliwa. Tutaj twój też ktoś z Polski pisał do mnie, że dzisiaj będzie po niego, bo jak to wczoraj porozsyłałem ludziom, dobrze, byłem pierwszy, gdyż jestem, jak jestem, pan Romek jest zawsze najszybszy. Siedzonka grzane, tempomat aktywny, asystenta pasa ruchu nadal nie widzę, natomiast widzę, ucieszył się niezmiernie z tego, że będzie miał bliżej do nieba oraz z martwego pola, które nie do końca jest martwe. Po prostu jest zwykłym czujnikiem zmartwionego pola. Ależ to jest fajna rzecz. Radio ma, proszę państwa. Państwo nie uwierzą, ten pojazd zawias klasa. 300 euro ponad stan, jaki widzę, zakładał z Wicką. Natomiast pozwolę sobie poskręcać. Natomiast nie jest to rok 15, lecz jest to rok 17. I drodzy państwo, na moje chłopskie oko. Poczekajcie teraz. Na moje chłopskie oko, nie wiem, czy warto wziąć w tej cenie to auto. Czy to nieco droższe? Kaczka, sraczka, przepraszam. Ciśniemy dalej. Wsteczniak. Że nie ma taka wersja, a nie ma Kamerunu. Szkoda, szkoda. Jakiś facet tu się wciąż mi przygląda w kapturze, Polak na 100%, prawdopodobnie myśli, że jestem Tomaszem Lisem z telewizji, bo mówi, kuźwa, skąd znam tą gębę, natomiast nie wie, gdzie mnie umiejscowić. Proszę państwa, to nie Tomasz Lis, to nie Tomasz Kamel, to nie Janusz Pyrcina, ani Janusz Rzewiński, po prostu pan Romek Steczniak. Zmieniarka. Kanton granie. Właśnie, nie wspomniałem państwu, że to jest granie kantona zamontowane, czyli chodzi o to, że granie jest takie, że niektórym jądra mogą się skurczyć. Klucza nie mam? Gdzie mam klucza? Bo klucz mam w kieszeni. Okradziono mnie? Nie mam kluczy, co się dzieje w ogóle? Był napis, że klucze, klucze. Dziwne, że auto jedzie, a klucze nie w dziurze. Teraz tu jeszcze przez placek przeskoczę, bo się pogoda uspokoiła. Może jeszcze wyhaczę coś fajnego oprócz tego bia. Zawias cudny, cudny. Krótka relacja jest z zakupu tego pojazdu, bo... Co mi tak tu wieje? Aha, bo okno otwarte. Bo sprzedawca mówi, zaremski, ja spierdzielam, weź, nie wydurniać, widzisz, że fajne. Pewnie, że fajne, ale to jak nie dla siebie, to ja to muszę przemierzyć, przebadać, wiecie. Ja to już sprawdziłem lakierniczo swoim tajnym miernikiem Lackeru i okazuje się, że auto bezwypadkowo oprócz na tylnym zderzaku jest 5 kropek, może 4, może 5 wielkości główki od zapałki na samym środku. Jakiś tam niewidomy trafiał, nie włożył, trafiał, nie włożył. Te panowie, ja wkładacie to jakoś z uczuciem. Coś strzeliło, centralny się zamknął. Dobra, parkuję. Widzów zachwycony. Kommt auf hier. Przedstawiłem widzowi sytuację z przejażdżki i z tematu, który tutaj stoi.
Widzę, mówi, że wczoraj z żoną nie spali. Proszę Państwa, jak ja potrafię podniecić rodziny, nawet w sobotę, z piątku na sobotę w noc, potrafię podniecić klapa tylna z guzika, to już mówiłem. A, to są te rzeczy, o których mówiłem, że są uszczerbki na zdrowiu. Jedyne. Hak jest chowany elektrycznie. Tutaj zamontowane jest światełko. Klapa oczywiście w prądzie, nie wiem, czy pokazywałem, bo pan Abdulak mnie pilnował. Pilnował, bo już do domu jedzie. I tyle. Klaus, ja. Mit dwóch, bitte. Okej, ja. Danke schön, mam klucze. Okej, danke, ich habe alles komplett. Jak już mam klucze dla pana Lewecierza, to... A nie wiem, czy wiecie, ale... Jest też opcja, że... Klucz w kieszeni. A to samo. Taka historia. Fotele z prądem, z pamięcią, tempomat z kamerą. Szczotkowane amelinium. Gdzie tu jest guzik do klapy z guzika? I granie, naprawdę granie. Nie chciałem tutaj nagrywać nagraniu, bo nagraniu. Bo potem YouTube blokuje, że kradnę prawa autorskie. Tu jest klimatronik z cyferkami. Wersja Business. Wiadomo, że dzyndzylędzy. Odgłosy huncwocioki. Tu jest ten hak na prąd. Zamykany, otwierany. Gdzieś tu jest pewne jakieś tajne przejście. A czekaj. Już to widzę, gdzie się rusza. To sobie widzę, sam poogarnia, bo mnie urwa, bo taki jestem czasami mało delikatny. W bryce, powiem wam, wszystko się zgadza. Pan Abdulak do mnie klucze, zebrał swojego talizmana, jedzie do chaty. Ten fotel jest w ręce. W zupełnym gratisie ostatnio są modne młotki, jakby się na przykład coś stało pod wodą. Danke, tak zales, ja. Danke, tschüss. Ich habe komplet, ja, danke. Komplet mich od bis 12 Uhr, maksimal. Mój język niemiecki niczym Ratzingera jest perfekcyjny, jak słyszycie. I tu jest kolejny uszczerbek na zdrowiu. Widz mówi, proszę pana, przy tej lodowatości żaden to, proszę pana, uszczerbek. Kto mi tu już wie, pootwierał jakiś leser. Idę, bo coś może jeszcze kupię sobie fajnego, jak się będę nudził. Kolejny zakup bardzo udany. Wszystkiego dobrego dla was. Sedici. Jest zlecenie, chwileczkę. Zatoczyłem wielkie koło i wróciłem tu, skąd przyszedłem. Dajcie mi te klucze, żeby zobaczyć jeszcze raz, cośmy to dzisiaj nakupili. W stanie naprawdę fajnym. Ten sprzedany, ten elektryk sprzedany. Dlaczego elektryk? Bo wszystko na niebieskie. Nawet zaciski niebieskie, a tu gdzie może elektrownia. Sprzedany w poniedziałek wyjeżdża. Też zapytałem w ciekawości, taki elektryk ile kosztuje, ale zazwyczaj mi nie mówią, ile kosztuje. Ależ ten tu się obłowił. Zazwyczaj nie mówią, ile kosztuje. Dlaczego? Bo nie chcą mówić, ile kto zapłacił. Pan, gdzie kupiłem, a regularnie jednego bierzemy, naprawdę przesympatyczne okolice. Chwileczkę, nowa lampa. Szukałem dla Wicki jak automat. A to szlak zwali, no znowu manualna. Tutaj pan szanowny rzeczywiście. Ho, 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 hi, 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 hejże, hola. Natomiast nasza biała w ogóle nie odstaje od niczego. Grand Coupe takie są, powiem wam, zwaliste. Długie, sympatyczne. I coś chciałem zrobić. Aha, zamknąć, sprawdzić, czy zamknąłem.